Słoneczna Italia była motywem przewodnim tegorocznej edycji Dni Barwic. Odbywająca się pod nazwą Koncertowy Dzień Barwic impreza rozpoczęła się od przybycia na teren lokalnego parku zabytkowych samochodów uczestniczących w 7. Dixie Ride Old Mobile. Poza możliwością podziwiania przepięknie odrestaurowanych weteranów szos, na miejscowej scenie na żywo mogliśmy posłuchać także stylowej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego zaprezentowanej przez zespół Dixie Band. Just up on this, all red and gold. I see your lips, there's summer kisses, there's unborn and all used to hold. I'll take you run away, you think I'll run. And so I hear all with the winter song. But I'm missing most of all my yes, autumn leaves will start to fall. Yes, autumn leaves. Don't tapa the little leaves. Start to fall. W dalszej części wydarzenia sceną, a także terenem przed nią zawładnęli lokalni artyści. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowali m.in. podopieczni Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, zespół Taki Nie Inne oraz członkowie chóru Chwytaj Dzień. Na gości czekały również liczne atrakcje na terenie wokoło z obowiązkowymi dmuchańcami na czele. Największym powodzeniem najmłodszych cieszył się jednak świeżo oddany do użytku centralny plac zabaw, który robił wrażenie nawet na dorosłych. Pierwszymi gwiazdami wieczoru był duet Halina Benedykt i Marco Antonelli, którzy wykonywali utwory zarówno w parze, jak i osobno. We dwoje, wspólnie z publicznością, wyśpiewali największe przeboje Italo Disco. Solo mogliśmy usłyszeć m.in. Nie płacz kiedy odjadę śpiewane przez Włocha, zaś Polka przypomniała swój największy hit Mamy po 20 lat, uhonorowany nagrodą na festiwalu w Opolu w 1987 roku. Motor wita nas i płynie czas, gdy wtuleni twarzą w twarz. Mamy po 20 lat, własną miłość, własny świat. Prywatne chmury i szklane góry, kilka ważnych słów i fraz, żaden z których zawsze ja w ciągłym zachwycie pomysł na życie. Mamy po 20 lat, własną miłość, własny świat. Prywatne chmury i szklane góry, kilka ważnych słów i fraz, żyje gdzieś głęboko w nas, a w oczach zawsze blask. Siamo molto contenti di aver cantato qui a Barwice. Siamo a Barwice, qua è un posto bellissimo, è un pubblico eccezionale, noi siamo rimasti veramente contenti di cuore. Veramente. Z całego serca jest przeszczęśliwy, że śpiewaliśmy dzisiaj tu w Barwicach, że publiczność była fantastyczna, była bardzo gorąca. Bo tak było. Okazuje się, że w Barwicach publiczność kocha piosenkę włoską, z czego my oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Piace la Polonia tantissimo. Per me è la seconda casa. Io quando sto qua è come se stessi a casa mia. Marco mówi, że Polska jest dla niego jak drugi dom i że on się tu czuje po prostu świetnie. 40 anni che vengo qua. 40 lat jak tu. No bo on liczy 84 rok, od 84 roku przyjeżdża do Polski, także on zapamiętał świetnie wszystko. No i po prostu jest tu fantastycznie, no dobrze się czuje. Oj, to jest pytanie, które słyszę wiele razy, czy ktoś dał na to pytanie konkretną odpowiedź? Chyba nie. Za wiele rzeczy kochamy, za ich kulturę, ich ciepło, ich język. On pięknie brzmi w piosenkach, prawda? No dzisiaj jak patrzę w oczy publiczności, to te kobiety są tak uśmiechnięte, są absolutnie przyjmują wszystko, co śpiewamy, więc no, czy one się zastanawiają, dlaczego kochają? Nie wiem, piosenki są melodyjne, mają świetne teksty, im prościej, tym lepiej. Dużo pięknych rzeczy, dużo. Ja też czuję się tam fantastycznie. Zresztą jak odwiedzam Włochy i jestem blisko rodziny Marco, to jest mi tam po prostu dobrze, czuję się fantastycznie. A Neapol jest, no jest wyjątkowy, jest słodki, no jest, wszystko mi tam pasuje, tam jest dużo wolności. No i myślę, że ta wolność smakuje najlepiej. Nie mogło zabraknąć oczywiście największego przeboju polsko-włoskiego duetu, czyli utworu Frontiera, który zapewnił im trzecie miejsce na festiwalu w Sopocie w roku 1984. Gdzieś daleko, za górami, młodość moja pod śniegami, z czystym sercem dziś wyruszam, żeby znaleźć miłość swą. Tam mam wina. No to jest niezwykła historia, dlatego że po 26 latach niewidzenia się, czyli po Sopocie graliśmy razem około 2 lat i potem Marco zakochał się, został w Neapolu. Ja miałam tutaj swoje życie w Polsce, swoje śpiewanie, swoją rodzinę i tak naprawdę kompletnie nie widzieliśmy się 26 lat. I spotkaliśmy się w internecie. Mój fan napisał do mnie, że pod moim filmem, w którym śpiewam Frontierę po polsku, ktoś napisał, że on jest Marco, że może go pamiętam z Sopotu i że jeśli chce kontakt, a śpiewasz Frontierę, ludzie nas pamiętają, to proszę o kontakt. I tam był numer telefonu. No i ja tam zadzwoniłam jeszcze tego samego wieczoru i się okazało, że poznałam ten głos. I po tygodniu Marco był w Polsce, a ponieważ jesteśmy już dojrzałymi ludźmi, stwierdziliśmy, że koniecznie musimy nagrać płytę, bo nam się ta płyta należy i naszej publiczności, i ludziom, którzy nas wtedy w Sopocie zobaczyli, pokochali. Pierwsza była Frontiera, tak tytułowaliśmy ją dlatego, że ta pierwsza piosenka nasza taki nosiła tytuł, a po kilku latach nagraliśmy jeszcze piosenki, przeboje włoskie w naszym wykonaniu, bo to są rzeczy, które są bardzo dobrze przyjmowane przez naszych fanów, dlatego nagraliśmy dla nich tę płytę z przebojami. Ona wyszła 2 lata temu, także mamy jeszcze piosenki z hitami i autorską piosenkę Solonoi, czyli tylko my, i tak się nazywa też ta druga nasza płyta, więc mamy już 2 dzieci. No i jest fantastycznie. I to jest szalony taniec teraz, Marco. Agitai bulanjanel, olha come bella, agitai bulanjanel. Ma dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente ci mortifica ogni giorno per la mano che fa diente, che non tengono coscienza e non tengono rispetto, come fanno a piglia suona guardi a sera l'intolietta. Lindorietta, lindorietta, guarda sera lindorietta, 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 guarda sera lindorietta. Cosa vuole pocchiacchiare, tam sto qui su nie fai, może poznać się smak. Zaciągam balerino, haj, haj, haj. Czy tu wszystko wolno nam, czy się zwyczaj prawy wstaje, czy się zwyczaj prawy wstaje, bądź tu wolny tak. Razem! Bądź śpiew, jest sultanda, bądź śpiew, bądź śpiew, jest sultanda, bądź śpiew. Ale czytaj spędzi budzi, kiedy krzywdzi zwykłych ludzi, gdy nie czyni tego nigdy, bym mógł każdy godnie żyć. Wśród śmiechu i słodyczy, gorzkiej prawdy nie usłyszysz, lecz wesoły tylko śpiewy, a podniknie jest. Commetteva, commetteva, agita evolucionel. Olha, commetteva, commetteva, agita evolucionel. Na 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 na, na 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 na. Oh, Nami. Oh, Monica vem cantando. Oh, Antônia. Oh. Dolce come bella, agita e bulanjanel. Come dolce come bella, agita e bulanjanel. Io che sono musicante e mi sento fortunata, canto solo sole e canto questa bella serenata. E perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma verite come bella, agita e bulanjanel. Come bella, agita il bullone, come bella, agita il bullone, żenem, mieć wesoły tylko śpiew. Żenea, bo piękne jest, mieć wesoły tylko śpiew. Żenea, bo piękne jest. Dziękuję, grazie. Marco, Ferrari o Lamborghini? Panda, Fiat Panda. Okay. Pizza o pasta? A me piace la pizza perché io sono napoletano, quindi la pizza per me è un pasto importante. La pasta, gli spaghetti, maccheroni, dai, la lasagna, è tutto buono. Tutto buono. Pizza dlatego, że on z Neapolu pochodzi, a ta pizza jest napolitańska właśnie, ta pierwsza. Ale wszystko. Tutto mi piace. No, wszystko lubi. Pytanie może nie na miejscu, Juventus czy Milan chciałem zapytać, ale chyba będzie Napoli. Napoli będzie. Juventus, jak to no, Juventus, Milan? No, io sono tifoso del Napoli. Juventus, Milan, koniec. Kaput. Nie. To jeszcze. Ja chciałam powiedzieć, że oglądanie meczu w towarzystwie Marco jest przeżyciem wyjątkowym, dlatego że to są takie emocje, że on spada z kanapy na przykład. To są... Bardzo się cieszymy, jak on zostaje w Polsce, jak są jakieś mecze i możemy z nim ten mecz oglądać, bo to jest wydarzenie. Zielicki che sta con Napoli, quest'anno Milik se n'è andato, vabbè, Zielicki è rimasto a Napoli, dai. Milik teraz odszedł, ale Zieliński jest cały czas. Tak. No to teraz będą coraz trudniejsze pytania. Mama czy żona? O, mamma o mamolia. Che importante, mamma o... Io penso la mamma è la prima. Mamma ce n'è una sola e basta, non c'è nessuno più. Mama to jest jedyne słońce, tak powiedział. Tylko mamma, bo nie ma drugiej mamma. To chyba zrozumiałe, nie? No i ostatnie pytanie, kuchnia polska czy włoska? I piace. Sarei Polonia. Polonia, cucina, Polonia o Italia. Allora, a me piace la cucina polacca, mi piacciono pierogi, żurek bardzo dobrze e tutte quelle insalate che fate. Buonissime, però la cucina italiana è eccezionale, fantastyczna. Ale zapomniał, że schabowego lubi. Schabowy bardzo lubi. Le patate fritte. Tak, z ziemniaczkami. Tak. A po niezwykle energicznym występie polsko-włoskiego duetu scenę przejął znany m.in. z występu w Tańcu z Gwiazdami Stefano Terracino, który do Barwic przybył wraz z zespołem. Włoch podtrzymał apenińskie nastroje wśród publiczności, prezentując jej najpopularniejsze standardy z Italii. Koncertowy Dzień Barwic tradycyjnie zakończyła dyskoteka, na którą zaprosił lokalny DJ Rafał Jóźwik.